W trakcie kursu na studiach stosunkowo niewiele lekarze, dentyści są uczeni o w jaki sposób posługiwać się nowoczesnymi, nowymi generacjami leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz tak zwanych adiuwantów, czyli leków pomocniczych ograniczających na przykład szczęk ościsk, miorelaksacyjnych albo uspokajających czy wręcz sedujących pacjenta. I wydaje mi się, że to niezwykle istotne, by w codziennej pracy lekarza stomatologa być w stanie połączyć te wszystkie grupy leków, wypracować pewne schematy postępowania z pacjentami, tak aby maksymalnie ulżyć pacjentom w cierpieniu. A niezwykle istotne jest w tej chwili to, że zmieniły się trendy, zmieniły się w ogóle procedury stosowania tego typu leków w trakcie leczenia stomatologicznego. Największą taką absolutnie rewolucyjną zmianą jest to, że w tej chwili się podaje leki nie w momencie, kiedy już pacjenta boli, czyli dawniej wyglądało to tak, że przychodził pacjent, dawało mu się receptę, czy wydawało mu się lek z hasłem, że pan sobie weźmie tą tabletkę, jak pana zaboli. W tej chwili cała tendencja, cały schemat postępowania jest tak konstruowany, aby nie dopuścić u pacjenta do wystąpienia uczucia bólu. I to jest taka, można powiedzieć, bardzo duża rewolucyjna zmiana. Poza tym weszły nowe generacje leków na rynek. To są leki częściowo dostępne bez recepty. Warto, aby lekarze zdawali sobie sprawę w tej chwili, jakie portfolio leków mamy, czym możemy dysponować. Taki z życia wzięty przykład, co zrobić, jeżeli zadzwoni do nas nasz pacjent w leczeniu, który na przykład ma zaostrzenie jakichś objawów albo ma jakiś nowy objaw, którego znamy, leczymy, więc wiemy, co możemy mu zapisać oczywiście. Na przykład, który lek możemy zlecić mu bez recepty przez telefon, który jest najsilniejszym dostępnym w Polsce, bez recepty, lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym czy przeciwgorączkowym. Bardzo często w tej chwili się stosuje leki złożone, które wykorzystują efekt albo addycji, albo efekt synergii, czy wręcz supersynergii, gdzie 2 plus 2 wcale nie jest 4, tylko 6. Jest to niezwykle istotne, abyśmy taką wiedzę praktyczną, czysto praktyczną wiedzę posiadali, korzystali z niej. Kwestia kontroli bólu jako całej procedury jest niezwykle w tej chwili gorącym tematem, dlatego że w Polsce jednak stosunkowo niewiele się zapisuje leków przeciwbólowych i to nie mówię w tym momencie tylko o stomatologii, ale w ogóle w medycynie jest olbrzymi problem pewnego bloku psychicznego czy strachu u lekarzy i stomatologów i lekarzy ogólnych przed zapisywaniem mocniejszych leków z grupy opioidów. Po prostu nie wykorzystujemy tych leków zupełnie bezpodstawnie. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego czy medycznego, aby nie korzystać z tej grupy leków, jeżeli oczywiście są do tego wskazania. I uważam dlatego, że jest to bardzo ważny temat i warto o tym mówić, tak aby jak największa ilość stomatologów zdawała sobie sprawę, że tak naprawdę świat farmakoterapii bólu stomatologii nie kończy się na ketonalu forte. Bardzo często zapominam jako lekarze, stomatolodzy o tym, że zabieg, owszem, my kończymy, pacjenta nic nie boli, kiedy on opuszcza nasz gabinet, ponieważ działa jeszcze znieczulenie miejscowe, ale ten pacjent wraca do domu, znieczulenie mija za godzinę, za dwie czy za trzy godziny i ten pacjent cierpi. On jest narażony zarówno na dolegliwości typu nadwrażliwość pozabiegowa, nawet po niewielkich zabiegach, czy po powtórnym leczeniu kanałowym, czy niewątpliwie na duże dolegliwości bólowe po jakichś dużych, rozległych zabiegach z zakresu chirurgii, czy implantologii, czy sterowanej regeneracji kości. U takich pacjentów występują czasami naprawdę bardzo duże dolegliwości bólowe, związane nie tylko z urazem okołozabiegowym, ale także na przykład ze szczękościskiem, z obrzękiem. Są problemy natury czysto estetycznej. U takich pacjentów często występują wynaczynienia krwi, wybroczyny krwawe na twarzy. Tacy pacjenci chcieliby jak najszybciej aktywni zawodowo wracać do pracy. Jest to bardzo ciężkie dla takiego pacjenta, bo nie tylko, że go boli, nie tylko, że ma upośledzone mówienie, gryzienie, nie tylko, że jest spuchnięty, że ma szczękościsk, to jeszcze fatalnie wygląda, bo ma twarz obrzękniętą, bo ma wybroczyny krwawe na twarzy. Warto, aby lekarze stomatolodzy poświęcili trochę czasu i poznali schematy takich leków, które pomagają ograniczyć tego typu dolegliwości. To nie jest tak, że da się to wyeliminować, bo tego się nigdy nie da zupełnie wyeliminować, ale mamy w tej chwili środki, mamy takie techniczne możliwości. To są proste leki, bardzo często bez recepty zapisywane, które umożliwiają nam odpowiednią premedykację, czyli taki pacjent, który jest kwalifikowany do dużych, rozległych zabiegów chirurgicznych, czy implantologicznych, czy jakichkolwiek innych, jest przygotowywany. W tej chwili też taką, można powiedzieć, tendencją czy trendem jest, aby na przykład przygotowywać pacjentów nie tylko farmakologicznie do zabiegu, ale fizjoterapeutycznie, czyli mamy na przykład możliwość zlecania zabiegów typu drenaże limfatyczne, typu oklejanie tak zwanymi stripami pacjenta, które usprawniają odpływ chłonki, ograniczają dolegliwości w postaci obrzęku. Mamy możliwość wykorzystania na przykład fizykoterapii w formie naświetleń, w formie światła odpowiedniego, które przyspiesza gojenie, czy zmniejsza odczyn zapalny, czy zmniejsza wręcz dolegliwości bólowe. I o tym warto pamiętać, a przede wszystkim warto to stosować.
Myślą przewodnią całego naszej konferencji czy endomeetingu jest to, aby wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom naszych lekarzy, stomatologów. Dlatego tak niezwykle istotną kwestią dla nas jest kwestia ankiet, które lekarze wypełniają po każdej edycji. Na podstawie uwag czy sugestii, czy wręcz wprost wyartykułowanych przez naszych kolegów i koleżanki oczekiwań w zeszłym roku przygotowaliśmy tegoroczną edycję. Takie najważniejsze rewolucyjne zmiany. Po pierwsze, konferencja trwa dłużej o jeden dzień. Konferencja w tym roku trwa 3 dni. Zaczęliśmy już w czwartek i to wprowadziliśmy, czego kompletnie nie było w zeszłym roku. Wprowadziliśmy zajęcia praktyczne. Zostały wprowadzone warsztaty. Udało się nam zrobić aż 3 edycje warsztatów praktycznych pod mikroskopami na pojedynczych stanowiskach. Czyli lekarze mieli możliwość nie tylko popracowania systemami, nie tylko pracy pod mikroskopem, ale także była to praca na pojedynczych stanowiskach. Jest to niezwykle rzadko spotykana sytuacja, żeby lekarze mieli taką sposobność i możliwość. Było to olbrzymie zainteresowanie, musieliśmy dorabiać dodatkowy termin. Mieliśmy praktycznie obsadę na pełnych 3 kursach i to też można powiedzieć, że jest taki ewenement, który odróżnia naszą konferencję. Były różne tematy warsztatu. Były tematy, jeśli chodzi o rendo, była kwestia opracowywania, wypełniania kanałów korzeniowych, różnych systemów do usuwania złamanych instrumentów i myślę, że to było niezwykle istotne. To było zgodne z oczekiwaniami, które zostały wyartykułowane przez lekarzy rok temu.